W piątek 30 kwietnia rozpoczął się majówkowy zlot food trucków na wynos, czyli kuchnia z całego świata. Wydarzenie odbywało się na placu Stafa z Centrum Kultury i potrwało do poniedziałku 3 maja. Zlot food trucków to co roku idealna okazja, by zjeść przysmaki z czterech stron świata. Mimo nie najlepszej pogody nie brakowało motorów dobrej kuchni, którzy przez 3 dni mieli okazję skonsumować wiele ciekawych potraw. Wśród nich znajdowały się m.in. burgery, potrawy kuchni meksykańskiej, zapiekanki, chińszczyzna, saszłyki, amerykańskie kiełbaski. Food trucki pojawiły się w skarżysku po raz pierwszy 5 lat temu. Każda kolejna edycja przyciągała tłumy mieszkańców skarżyska. W tym roku ze względu na oboszczenia sanitarne dania serwowane były tylko na wynos. Food trucki to popularna forma sprzedaży jedzenia w furgonetkach. Nie tylko w Skarżysku, ale w wielu innych miastach Polski taka forma kulinarnej rozrywki na stałe wpisała się do kalendarza imprez miejskich. Za rok kolejna edycja. Miejmy nadzieję, że już bez oboszczeń sanitarnych. Już dzisiaj mówimy smacznego i zapraszamy.